Siemaneczko, ja się nazywam Sebastian i zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Festiwalu Roślin, który się odbył w Wałbrzychu w dniach 4 i 5 listopada. Pokażę Wam, jakie rośliny kupiłem i będę miał też dla Was roślinę na konkurs, na rozdanie, które już aktualnie odbywa się na Instagramie. Będziecie mogli się zgłaszać do 12 listopada do niedzieli. Ja spośród osób, które spełnią wszystkie warunki, które są przedstawione w opisie posta na Instagramie, spośród tych osób właśnie wybiorę osobę, która wygra roślinę. I może na początek Wam tą roślinę pokażę, co jest do wygrania. Myślę, że będzie to bardzo fajna roślinka, bo nie jest to roślina często spotykana w handlu, a tutaj się ona pojawiła i jest naprawdę przepiękna. I zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Spójrzcie, jakie przepiękne kolory. Niektóre liście są mniej wybarwione, na przykład ten jest zielony. Tutaj ta część jest bardziej zielona, ale tutaj jest dużo takiej właśnie żółci. I to jest Syngonium Yellow Variegata, właśnie które możecie wygrać u mnie na Instagramie na rozdaniu. Także serdecznie Was zapraszam na Instagrama. Tam będziecie mogli przeczytać sobie post i wziąć udział w konkursie. Tak jak już wspominałem, do 12 listopada możecie się zgłaszać. Ja później taką roślinkę do wygranej osoby wyślę za pomocą paczkomatu InPost. A my przechodzimy sobie do dalszej części filmu. Ogólnie na koniec Wam jeszcze pokażę takie krótkie przybitki z festiwalu. Nie nagrywałem dużo, bo powiem Wam szczerze, że wczoraj, jak byłem, było troszeczkę zamieszanie, było sporo znajomych na festiwalu i tak w sumie ciężko było troszeczkę nagrywać. Dzisiaj też byłem na festiwalu, dzisiaj jest niedziela, jak ja to nagrywam, wy będziecie to prawdopodobnie oglądać we wtorek. No i w niedzielę pojechałem też zobaczyć, czy może coś dorzucili, coś nowego. No ale niestety asortymentu nowego nie było. Zapasy. Te, które były, no to te, które się wyprzedały, no to tych roślin już po prostu nie było. A chciałem sobie jeszcze jedno syngonium kupić, te, które Wam przed chwilą pokazywałem, bo mi się bardzo spodobało. No ale niestety tego syngonium nie było. A pojechałem też na ten festiwal z myślą właśnie o Was, żeby kupić Wam jakąś roślinkę na rozdanie. No i nie pomyślałem o sobie. No i tak to właśnie wygląda, ale mam też dla siebie trzy rośliny, które są tutaj ze mną i które Wam już pokazuję. Na pierwszy rzut idzie Hoya Carnosa Tricolor. Taka malutka sadzoneczka. Po 22 zł one były. I powiem Wam, że były też rozmiar większy, a nawet dużo większe od tej. Ale ja chciałem sobie wziąć taką niewielką hoję, bo też z tym miejscem już jest dość ciężko. Więc myślę, że taka malutka hoja na początek to będzie fajna sprawa. I ona ma trzy stożki wzrostu. Jeden stożek, drugi stożek i trzeci stożek wzrostu. Ja sobie ją oczywiście przesadzę, bo ona ma tutaj za mokro. To jest nieodpowiednie podłoże dla hoi, więc na pewno tą roślinkę będziemy sobie przesadzać. Jestem bardzo z niej zadowolony, bo to jest piękna hoja. Młode liście są jeszcze takie lekko różowe, a te starsze już takie zielone z kremową wariegacją po środku. Bardzo ładna roślina. No i też bardzo niedroga. I powiem Wam też, że taką samą hoję kupiłem swojej mamie. Bo też staram się mamie kupować co jakiś czas jakieś roślinki, żeby po prostu miała się czym zająć i żeby też mogła czerpać radość z tego, jak one pięknie rosną. Oprócz tego mamie kupiłem jeszcze Philodendrona Brazil, którego już tutaj nie mam, bo siostra mamy już te roślinki zawiozła, także już są u mamy. Jeżeli chodzi o roślinę, którą kupiłem dla siebie, to jest Epipremnum Happy Leaf. I tutaj jest cena 25 zł. I powiem Wam, że bardzo ładna, gęsta sadzonka. Ja muszę też się przyznać, że ja jedno swoje Epipremnum Happy Leaf zabiłem, bo powiem Wam, że chyba je przelałem i zgniły korzenie, a tej bieli jest tutaj bardzo dużo, no i no nie wiem, zobaczymy. Spróbuję jeszcze raz z tą roślinką. Mam nadzieję, że wyjdzie mi teraz to dużo lepiej niż za pierwszym razem. Będę starał się jej na pewno nie przelewać.
postawię ją na jasnym stanowisku. No i mam nadzieję, że się w końcu dogadamy, bo jest to naprawdę piękna roślina, bardzo tania i bardzo ozdobna z liści. Zobaczcie, jakie te wariegacje są nierówne. Niegdzie te liście są bardziej zielone, gdzie niegdzie są bardziej białe. One się te kolory przeplatają, więc naprawdę warta uwagi roślina. I trzecia roślina, specjalnie zostawiłem ją na koniec, bo to jest ta roślina, z której się najbardziej cieszę, bo cena tej rośliny, jak spojrzałem, to mnie naprawdę powaliła, bo była bardzo niska. I już Wam mówię, jaka to jest roślina. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka piękna roślina. I ona kosztowała 69 zł. Jak ja zobaczyłem tą cenę, no to ja nie mogłem przejść obok tego obojętnie, obok tej rośliny. I ona jest pięknie poprowadzona. W ogóle zobaczcie, jak te liście się pięknie układają symetrycznie. Powiem Wam tak, to była roślina naprawdę w idealnym stanie. Jedynie tutaj, zobaczcie ten liść. On jest taki troszeczkę tutaj zniszczony, a to jest troszeczkę też z mojej winy, bo tutaj ten palik, na którym ona jest poprowadzona, to jest bardzo ostro zakończony ten palik. I ten młodziutki listek niestety troszeczkę się o ten palik ocierał. Wiadomo, rośliny miałem w koszyku, tutaj gdzieś później tam spotkanie po festiwalu. Taką grupką naszą na Facebooku i no i tak powiem Wam, że nie zwróciłem za bardzo uwagi na tego młodziutkiego liścia, ale co mnie cieszy, to to, że tutaj idzie nowy stożek wzrostu, więc cały czas do przodu. I powiem Wam tak, plan miałem taki, żeby przesadzić tą dubię i dać jej taki palik wypełniony mchem. Taki miałem na nią pomysł. Ale jak zobaczyłem, jak te liście tutaj, jak te korzenie wczepiły się w ten palik, to ja powiem Wam szczerze, że ja nie będę w stanie tego odczepić, bo naprawdę próbowałem to zrobić bardzo delikatnie. No a nie chcę zniszczyć tej rośliny, bo jest w idealnym stanie praktycznie. Jedyne co, no to zmienię jej podłoże, bo podłoże ma dosyć takie też. No, nieodpowiednie, to nie jest dobre podłoże dla Monstery Dubi. Ja w ogóle zobaczę, jak to będzie wszystko w korzeniach wyglądało, jaki ta roślina ma system korzeniowy. Więc no jestem ciekaw, to na pewno będzie wyzwanie, żeby przesadzić tą monsterkę. No ale jest piękna, naprawdę to było moje marzenie. Powiem Wam też, że ja mam swoją dubię już, oczekajcie, bo coś mi tutaj chodzi. O, właśnie zabiłem ziemiórkę, coś mi tutaj ziemiórka na tym liściu chodziła. Wracając do tematu, tak, mam już swoją Monsterę Dubię, ale to jest tak naprawdę jeden duży ukorzeniony liść i druga sadzonka to są dwa mniejsze liście, więc to jest taka na razie bardzo malutka sadzonka, którą może sprzedam, bo na grupie facebookowej odezwała się też dziewczyna, która nie zdążyła niestety Dubi kupić na festiwalu roślin. No i być może jej sprzedam tam za jakąś tam niższą cenę. Zobaczę, co jeszcze z tym zrobię. No, więc plan jest taki, żeby roślinki oczywiście przesadzić, bo Epipremnum Happy Leaf ma tak mokro, że ja muszę je przesadzić natychmiast, bo ono mi tutaj zgnije. No i co? I kochani, tak, zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na rozdanie. Zapraszam Was do subskrypcji, do zostawienia lajka, bo to oczywiście pomaga, motywuje do nagrywania dalszych filmów, a jak widzicie, staram się nagrywać i wrzucać te filmy bardzo często, tak żebyście po prostu mieli co oglądać i żebyście mieli cały czas ze mną kontakt. Ja też na każdy komentarz staram się odpisać i raczej żadnego komentarza jeszcze nie pominąłem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Oczywiście odsyłam Was na Instagram. I co? I życzę Wam miłego dzionka. Widzimy się za 2-3 dni. I tyle. I pokażę Wam jeszcze na koniec, co możecie wygrać. Tak na zachętę, żebyście czasem nie zapomnieli wbić na Instagrama i wziąć udział w konkursie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa!
Torczyki są też. Dzień dobry. Dzień dobry. Z YouTube'a, tak, tak. Poznaję, to fajnie, to miło mi bardzo. Subskrybuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry i miłego dnia. Miłego dnia.